Drodzy mieszkańcy Przelewic, 5 lat temu obdarzyliście mnie ogromnym zaufaniem, oddając swój głos w wyborach na wójta gminy Przelewice właśnie na moją osobę. Za to serdecznie Wam dziękuję. To olbrzymie wyzwanie, które mnie spotkało. To czas ciężkiej pracy, dużych wyzwań, ale też satysfakcji z tego, co udało się zrobić. Chciałbym przedstawić to, co udało się zrobić, podsumować tą kadencję, pokazać te inwestycje, które udało się zrobić, te, które są w trakcie realizacji, ale także te, których jeszcze nie zrobiliśmy, ale na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Zapraszam do obejrzenia. Chciałbym zaprezentować, co udało nam się zrobić w czasie ostatnich 5 lat na terenie gminy Przelewice, w miejscowości Przelewice. Zakończyliśmy w 2019 roku przebudowę wraz z budową drogi gminnej przy SPZOS. Powstały nowe chodniki w ciągu tych dróg, nowe oświetlenie i nawierzchnia asfaltowa. Przebudowa chodników odbyła się także przy budynku oświatowym, przy Urzędzie Gminy i OPS-ie oraz od posesji numer 42 do 81A. Zadania zrealizowane zostały ze środków Funduszu Sołeckiego i budżetu gminy. Został wykonany remont pomieszczeń gospodarczych przy niepublicznej szkole podstawowej, które będą służyć jako pomieszczenia magazynowe dla sołectwa Przelewice. W 2021 roku został przeprowadzony remont pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym dostosowano obiekt dla osób ze szczególnymi potrzebami. Remont przeprowadzono ze środków własnych OPS, a prace zostały wykonane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Przelewicach. W wyniku wielomiesięcznych prac remontowych kaplica została odnowiona i nowocześnie urządzona. Wszelkie prace prowadzone były przez pracowników Urzędu Gminy Przelewice. W Przelewicach znajduje się także piękny obiekt sportowy. Kompleks sportowy imieniem Wojciecha Matusiaka. W zeszłym roku dokonaliśmy modernizacji oświetlenia hali sportowej. Całość inwestycji to ponad 52 tysiące, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 26 tysięcy złotych. Priorytetem dla nas na najbliższy czas jest modernizacja całego obiektu, w którym znajduje się również siłownia i sauna. Pragniemy, aby mieszkańcy nie byli zmuszeni do wyjazdów poza granice naszej gminy, aby skorzystać z zajęć sportowych, ale mieli to na miejscu. Przy kompleksie sportowym znajduje się budynek oświatowy, w którym obecnie działa niepubliczna szkoła podstawowa. W zeszłym roku wykonaliśmy częściowy remont dachu, którego koszt wyniósł ponad 130 tysięcy. W najbliższym czasie zostanie wykonane zadanie polegające na wymianie stolarki okiennej w całym budynku oraz remont pozostałej części dachu. Pozwoli to na oszczędność energii i ogrzewania oraz zmniejszy koszty utrzymania tego budynku. W Przelewicach powstało Regionalne Centrum Szkoleniowe OSP. W ramach tego zadania zmieniono sposób użytkowania pomieszczeń po byłej siedzibie biblioteki oraz pomieszczeń kotłowni. Wybudowana została wieża treningowa dla strażaków ochotników oraz wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z montażem kotłów gazowych. Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości blisko 1,5 miliona złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 100% kosztów inwestycji. Dzięki tej inwestycji zmodernizowaliśmy ostatnią kotłownię należącą do gminy, a opalaną węglem. Zakupiliśmy i utworzyliśmy nową bazę magazynowo-gospodarczą na potrzeby gminy Przelewice na terenie dawnego kółka rolniczego. Wykonaliśmy wymianę pokrycia dachowego na budynku magazynowym, prace instalacyjne wraz z zakupem niezbędnych materiałów elektrycznych, remont pomieszczeń socjalnych i montaż monitoringu
oraz resztę prac związanych z przystosowaniem budynku do naszych potrzeb. Całość inwestycji szacujemy na około 180 tysięcy złotych. Gminne Centrum Kultury. Aktualnie trwa dobudowa budynku, w którym będzie mieściła się biblioteka. Jednostka ta działa bardzo prężnie. Organizowane są spotkania autorskie ze znanymi ludźmi, koncerty. Organizowane są również wyjazdy do kina, teatru, filharmonii. Dziękuję obecnie dyrektorowi tej jednostki, panie Iwonie Brodzińskiej, za zaangażowanie w swoją pracę oraz wszystkim pracownikom tej placówki. Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w kwocie prawie 1,5 miliona złotych. Gmina Przelewice współpracuje w partnerstwie Stowarzyszenie Lider po Jeziorze. Z innymi gminami w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych czekamy na uruchomienie konkursów, by móc rozpocząć realizację planowanych projektów w obszarze instrumentu terytorialnego ZIT. Ze środków w ramach ZIT planujemy zrealizować projekty mające na celu termomodernizację Urzędu Gminy w Przelewicach, utworzenie centrum rowerowego Tysiąca Jezior w miejscowości Ślazowo, które między innymi stworzy przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń i integracji społeczności lokalnej oraz przyjezdnych turystów. Nie można zapomnieć o takich projektach, które również zostały zrealizowane. Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, granty popegeerowskie. W ramach ogłoszonego naboru na realizację projektu gmina Przelewice pozytywnie zweryfikowała 288 wniosków i złożyła wniosek o dofinansowanie, który zakładał zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Gmina Przelewice na realizację całego zadania otrzymała kwotę 878 400 zł, którą wykorzystała w całości. Gmina Przelewice otrzymała dofinansowanie z PFRON-u w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna. Łączna wartość inwestycji wynoszącej 98 755 zł zostanie przeznaczona na znaczące ulepszenia w budynku Urzędu Gminy Przelewice. Całość planowana jest do realizacji w roku 2024. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z projektu Wzmacnianie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Przelewice. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt o wartości ponad 375 tysięcy wdraża zaawansowane środki zabezpieczeń. Cel projektu to m.in. wdrożenie środków zarządzania ryzykiem, podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników. Zakup autobusu dla niepełnosprawnych. Nowy 18-osobowy autobus przeznaczony do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Zakup autobusu był możliwy dzięki współpracy z powiatem pyrzyckim i otrzymanemu dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Na realizację zadania pod nazwą Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu 18-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Przelewice. Pomimo wielu trudności na rynku motoryzacyjnym i wydłużonemu terminowi dostawy udało się zrealizować zadanie. Wiele osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Przelewice wymaga transportu do specjalistycznych placówek. Nowy pojazd zapewni bezpieczny i komfortowy przejazd do przedszkoli i ośrodków. Wartość zadania to 229 tysięcy, z czego dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami wynosiło 160 tysięcy. W miejscowości Kłodzino wykonaliśmy przebudowę drogi położonej na działce 175/2. Wartość inwestycji to 82 tysiące. Dofinansowanie z KOWR 51 tysięcy, a wkład własny 31 tysięcy. Obejmującą wykonanie pełnej konstrukcji z kostki brukowej oraz solidnej podbudowy. Dodatkowo został wykonany zjazd na drogę powiatową, co znacząco poprawi funkcjonalność i dostępność tej działki. Dokonano montażu dwóch lamp solarnych przy tej drodze. Droga przy dawnym ozecie wraz z oświetleniem solarnym. W 2021 roku przeprowadzono przebudowę tej drogi gminnej w Kłodzinie. W ramach tej inwestycji wzdłuż drogi zamontowanych zostało 7 lamp solarnych. Jest to kolejna inwestycja w gminie, która
zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało dofinansowane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wartość inwestycji 260 tysięcy, dofinansowanie z KOWR 151 tysięcy. W Kłodzinie mieści się 8-klasowa szkoła podstawowa. Powstała tam ekopracownia. Oprócz odświeżenia sali dydaktycznej oraz zakupu nowych mebli została wyposażona w 6 zestawów pomocy dydaktycznych związanych z odnawialnymi źródłami energii, wody, wiatru i słońca. Utworzenie ekopracowni OZE było możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 75 tysięcy złotych. W tym roku powstanie ekoogród. Zadanie będzie polegało na budowie altany edukacyjnej, postawieniu 2 sztuk szklarni, gry plenerowej wieloformatowej, zamontowaniu 12 ławek i 3 hoteli dla owadów, a także powstaniu zegara słonecznego i zasadzeniu różnorodnych roślin. To tylko część zadań, jakie mają być wykonane w wyżej wymienionym projekcie. Czekamy na jego efekty. Koszt zadania to 149 tysięcy, z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 135 tysięcy złotych. Remont łazienek w szkole podstawowej w Kłodzinie. W pierwszej kolejności remontowane były sanitariaty na parterze, a prace budowlane przeprowadzane były przez pracowników Urzędu Gminy. W kolejnym etapie dokonano remontu sanitariatów na piętrze. Po przeprowadzeniu prac budowlanych dzieci zyskały w pełni nowoczesne toalety. Na ukończeniu remontu są toalety dla nauczycieli. Zabezpieczenie elementów zabytkowego kościoła filialnego pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Kłodzinie. Etap drugi. Dofinansowanie w wysokości 147 tysięcy złotych. Wkład własny to 3 tysiące złotych. W Rosinach mamy piękną salę wiejską, o którą dbamy. W tej miejscowości została zamontowana wiata z huśtawkami, dofinansowana z grantu sołeckiego oraz funduszu sołeckiego. Wykonanie prac remontowo-zabezpieczających w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Rosinach, etap pierwszy, dofinansowanie w wysokości 147 tysięcy złotych, wkład własny 3 tysiące złotych. Pani Henia Gąsiorowska, sołtys sołectwa Płońsko. Szanowni Państwo, od 25 lat, a ten budynek za nami to właśnie ta mała świetlica. Zapraszamy. Remont 2 pierwszych części odbył się w ramach działań rewitalizacyjnych realizowanych w zakresie projektu 7.1 Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw Lidera Pojezierza. Druga część sali będzie niedługo remontowana. A prawdziwe wyzwanie, prawdziwy remont to tak naprawdę dopiero przed nami. Jest ogłoszony przetarg, mamy na to środki. Zapraszam. OSP Płońsko wystąpiło dotację na modernizację świetlicy do Lider Pojezierza LGD. Otrzymało wsparcie w kwocie 380 tysięcy złotych. Świetlica po modernizacji będzie stanowić infrastrukturę turystyczno-integracyjną zarówno dla mieszkańców naszego sołectwa, gminy Przelewice, jak i całej lokalnej grupy działania Lider Pojezierza. W Topolinku możemy podziwiać piękne wiaty, w których społeczność może się integrować, ale także świetlicę wiejską. Wiata zakupiona w ramach grantu sołeckiego oraz funduszu sołeckiego. Wołdowo może się szczycić pięknym, zmodernizowanym placem zabaw, świetlicą wiejską. Rozpoczęta została budowa chodników, która ma spowodować, iż przez całą miejscowość będzie można spokojnie i bezpiecznie spacerować. W Laskowie zostało wykonane nowe ogrodzenie wokół placu zabaw. Koszt całej inwestycji to ponad 13 tysięcy złotych, a jeszcze w tym roku zostaną wykonane prace remontowe na pozostałej części budynku świetlicy. Remont dachu i elewacji wieży kościoła filialnego w Laskowie. Kolejny etap, dofinansowanie w wysokości 441 tysięcy złotych, a wkład własny to 9 tysięcy złotych. Jesteśmy przed świetlicą wiejską w Przywodziu, a to pani sołtys Żanetka Murszyńska. W Przywodziu dokonano remontu świetlicy wiejskiej w ramach działań rewitalizacyjnych realizowanych w zakresie projektu 7.1
poszukiwacze zaginionych inicjatyw przez lidera Pojezierza, dofinansowanego z funduszu europejskich z obszaru rewitalizacji przy aktywnym zaangażowaniu gminy Przelewice i pani Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz grupą inicjatywną w Przywodziu przy wsparciu jako operatora Stowarzyszenia Inkubator Pomysłów. W ramach wydatkowania Funduszu Sołeckiego wykonano remont dużej sali i wykonano nową posadzkę. Wygładzono i pomalowano ściany, a także zamontowane zostały rolety zewnętrzne. Doposażono salę w nowe stoły i krzesła. Kolejnym etapem prac remontowych w świetlicy był remont łazienki i małej sali. Prace te wykonaliśmy siłami własnymi, a środki na ten remont w wysokości ponad 100 tysięcy zł pozyskaliśmy z PFRON-u. W najbliższym czasie zostanie wykonane ocieplenie budynku i jego elewacja. A teraz jesteśmy w pomieszczeniu w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich Przywodziu, a to szefowa pani Ania Nowak. Jak widać, dosprzętowieni są totalnie. Tu się dzieją najważniejsze rzeczy. Tu powstają najlepsze paszteciki w gminie i może i w województwie. Trwa realizacja projektu budowa wraz z przebudową infrastruktury drogowej w miejscowości Przywodzie. Zadanie polega na przebudowie i budowie chodników oraz przebudowie jezdni bitumicznej w całej miejscowości wraz z dojazdem do drogi powiatowej. Prace konserwatorsko-restauracyjne przy nastawie ołtarzowej w kościele filialnym pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Przywodziu. Dofinansowanie w wysokości 196 tysięcy zł, wkład własny 4 tysiące. Karsko zyskało nowe ogrodzenie przy bibliotece, sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Został zmodernizowany plac zabaw poprzez wymianę nowych elementów oraz montaż oświetlenia. Lubiatowo może pochwalić się piękną wyremontowaną świetlicą wiejską, wiatą rekreacyjną, świeżo wyremontowaną remizą Ochotniczej Straży Pożarnej, zmodernizowanym boiskiem sportowym, dzięki czemu dzieci i młodzież, ale także dorośli mogą spędzać wspólnie aktywnie czas. Zadania te zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych i własnych gminy. Potencjałem Kluk jest piękne boisko wraz z placem zabaw, z dala od drogi, przy którym znajduje się szatnia oraz planowana jest rozbudowa budynku o dodatkowy metraż w celu stworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Kluk i Oćwieki. W wielu miejscowościach, na przykład Kłodzinie, Jesionowie, powstały wiaty rekreacyjne, służące mieszkańcom jako miejsce spotkań i integracji. Środki na ich realizację pochodziły z funduszy sołeckich oraz grantów sołeckich. Przedstawiam Państwu sołtys sołectwa Jesionowo pani Władysława Cynarska, matka tego sukcesu, bo tak mogę powiedzieć. A jesteśmy przed świetlicą sołectwa Jesionowo i siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich w Jesionowie. W Jesionowie oraz Lucinie zostały wyremontowane świetlice wiejskie służące mieszkańcom. W Jesionowie została wymieniona dodatkowo instalacja gazowa, elektryczna i centralnego ogrzewania. Jesteśmy w sercu tej świetlicy, czyli w kuchni tak naprawdę, gdzie się rozgrywa dużo, dużo fajnych rzeczy. Koło gospodyń ma tu pole do popisu. Tu są lepione te słynne pierogi jesionowskie. To jest właśnie serce całej świetlicy. Cieszy się naprawdę olbrzymim wzięciem. Doposażona ze środków sołectwa, z koła gospodyń. W Jesionowie została wyremontowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych i zewnętrznych. Pod koniec 2018 roku rozpoczęto roboty budowlane pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie, która dofinansowana była w ramach PROW na lata 2014-2020. W najbliższym czasie zostanie też wymienione ogrodzenie, część frontowa na cmentarzu komunalnym w Jesionowie. Remont dachu kościoła parafialnego pod wezwaniem Chrystusa Króla w Jesionowie, dofinansowanie w wartości 343 tysiące zł, wkład własny to tylko 7 tysięcy zł. Naszym priorytetem były drogi. Modernizacja infrastruktury drogowej miała miejsce m.in. w Żukowie, Lubiatowie i Jesionowie. Koszt zadania to 6,5 miliona zł, z czego dofinansowanie z rządowego
Funduszu Polski Ład program inwestycji strategicznych wyniosło 5 225 000 zł. W roku 2024 zostaną także wyremontowane drogi wewnętrzne w miejscowościach Jesionowo, Rutnica, Radlice. Koszt zadania to 3 763 000 zł. Dofinansowanie wyniesie 3 416 000 oraz zakończy się inwestycja w Przywodziu i rozpocznie w Lubiatowie. Droga przez osiedle. Koszt zadania to 3 075 000, dofinansowanie 2 565 000 zł. W ramach poprawy efektywności energetycznej w budynkach oświatowych na terenie gminy Przelewice dokonano wymiany stolarki okiennej w SP Kłodzino. Wartość tej inwestycji to 156 000 zł. W Kłodzinie zadanie polegało na wymianie okien na korytarzach oraz w szatniach, na sali sportowej oraz wymianie drzwi wejściowych. W najbliższym czasie planowana jest wymiana stolarki drzwiowej w szkole w Kłodzinie oraz ocieplenie wraz z elewacją budynku. Kolejnym krokiem było docieplenie stropodachu na publicznej szkole podstawowej w Żukowie. Wartość tej inwestycji to ponad 152 tysiące zł. Środki pochodzą ze środków własnych gminy. W Ukiernicy większość środków z Funduszu Sołeckiego zostało przeznaczonych na remont świetlicy wiejskiej, dzięki czemu mieszkańcy zyskali miejsce do spotkań i integracji. Niedaleko świetlicy znajduje się boisko sportowe wyposażone w sprzęty sportowe. Nie zapominamy także o zabytkach znajdujących się na terenie gminy Przelewice. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1 274 000 zł. Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu odbudowy zabytków. Cyfrowa gmina. Gmina Przelewice uzyskała dofinansowanie w wysokości 153 450 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu. W ramach pozyskanych środków zakupiony został sprzęt komputerowy, który zastąpił wyeksploatowane komputery niespełniające wymagań cyberbezpieczeństwa i dedykowane oprogramowanie. Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu do Urzędu Gminy oraz szkół. W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie pod nazwą Modernizacja 4 hydroforni w miejscowościach Myśliborki, Płońsko, Wołdowo i Żuków. Wartość zadania to 800 tysięcy zł, w całości sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania zostało zakupione nowoczesne wyposażenie tych hydroforni. Projekt Rozświetlajmy Polskę. Gmina Przelewice otrzymała dofinansowanie w programie inwestycji strategicznych Rozświetlamy Polskę z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji wynosi 1 milion złotych, a dofinansowanie w wysokości 800 tysięcy. Zostało przeznaczone na realizację innowacyjnej inwestycji mającej na celu modernizację systemu oświetleniowego we wszystkich miejscowościach na terenie naszej gminy. Głównym celem tej strategicznej inwestycji jest minimalizowanie zużycia energii poprzez redukcję mocy opraw oświetleniowych. Planowane zakończenie projektu przewidziane jest na 2026 rok. A teraz chciałbym podziękować za pomoc w realizacji tych wszystkich przedsięwzięć, inwestycji, które były realizowane, które Państwo zobaczyliście, wszystkim radnym. Nie zawsze było łatwo, ale w sprawach tych kluczowych, znaczących dla naszej społeczności, dla gminy, zawsze dochodziliśmy do porozumienia i radni byli za. Chciałbym podziękować sołtysom z terenu naszej gminy i tym radom sołeckim, które współpracują z naszymi sołtysami. Chciałbym podziękować kołom gospodyń wiejskich z Jesionowa, z Przywodzia, z Żukowa, Ukiernicy, a także nowemu kołu gospodyń, które niedawno powstało, z Płońska. Życzę wszystkiego najlepszego. Chciałem podziękować strażakom OSP z Jesionowa, Przelewic, Lubiatowa, którzy zawsze nas wspierają. Nie ma przedsięwzięcia, które byśmy nie realizowali, zdarzenia, które by się działo na terenie naszej gminy bez ich udziału. Chciałem podziękować dyrektorom naszych szkół, nauczycielom tam pracującym i pracownikom obsługi. Chciałem podziękować również wszystkim stowarzyszeniom działającym na terenie naszej gminy.
Szanowni Państwo, a to są osoby, którym chciałbym w sposób szczególny podziękować. Jest ze mną pani skarbnik Agnieszka Kozanka-Lipka, jest sekretarz gminy Zbyszek Kupisz, są pracownicy OPS-u, bardzo serdecznie Wam dziękuję, są pracownicy księgowości, inwestycji, działu komunalnego, są pracownicy, którzy pracują na rzecz tej gminy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za te wspólne spędzone 5 lat tu w tym urzędzie i wspólnej pracy na rzecz tej małej ojczyzny, jaką jest gmina Przelewice.